Witajcie ludziska w szaleństwie. Czyli 5 godziny pod rząd mojego nagrywania Fallouta 1.5. No, także no, dzieje się. Jak ja dopadam Fallouta, to się dzieje. Nie ma opcji. A, moment. Mieliśmy z tym porozmawiać. Halo, Marian. Robiłem zapis, nie? Tak. Czytajmy, może. Ktoś coś się zdublował. Tak, zjewaj. Z podklonym ogonem. Siedemnasta, nie, poczekajmy tak. Fajnie, spieprzyłem sobie czas. Aj, by to jasny pint. No nic. A tu jest strzelam, że ten. Wiecie. Z tym gostkiem. Szeryfem. Dobra, mogę to zrobić. Tak, dobra. Mamy się tam jakoś zakraść, nie mam nic skradania. No. Tragicznie. Zobaczymy teraz. Zapisz. 0,53.
Między 22 a 4, tak? Dobra. Wrócę wtedy. Ale chociaż percepcja mi wróciła do normy. Tak, na 8. Przydałby się opcja szybkiego opuszczenia miasta. Nie trzeba by było biec. No chyba, że byłoby przewidziane, że muszę, powiedzmy... Co to było? Aha. Przewidziane, że wychodząc muszę się z kimś spotkać, nie jakiś... Cokolwiek, spotkanie jakieś. No, 23, może być. Centrum. Jeszcze sobie tutaj save'a po prostu. 0,54. Okej, ci tutaj chodzą, muszę się tam dostać, tak? Czyli raczej nie tędy. Gości nie zauważyłem. Jak ja mam się do jasnej cholery dostać? Kurna, Mariam. Kręcą jak wrzody na dupie. Czyżby oni całkowicie mnie olewali? To jest safe. Widzę go nawet. No to takie ten podchory robię, mission impossible. Normalnie. Gorzej jak mi to zawróci. Dobra, mogę wejść. Na bardzo obciążoną. To mnie zaciekawiło. 0,55. Skill Dex. Pod siódemką? To może na prawa? Dobra. Widzisz kobietę. Widzisz chłopca, okej. Kucharkę. Nie wiem, czy rozmawianie jest dobrym pomysłem zasadniczo, nie? Ale... 0,56. Ciekawe, czy cokolwiek znajdę. Kiedyś znalazłem tu... No tutaj. W
takim ten bile numer 17 czy coś w stylu. Wczytaj. Nie jestem dobry w składaniu, więc to mi się nie uda. Tam będę pobiegnie tylko. Cholera. A nie. Też nie ma. Error. Jak tam się dostać? Panie! Tego gościa. Myślałem, że może jakąś kartkę z tym szyfrem nieszczęsnym. Dobrze, że pociśnięte. Co się zesrało? Właśnie nie wiem jak tu się... Chyba że wiecie co? Spróbuję spalić te domki wszystkie. Thank you.
Steampaka ma gościu. Jakieś prysznice. To się może przydać. Naprawa 14, no tragicznie. Jednostki wyglądają na bardzo obciążone, jak jest powiedziane, prawda? Więc jak ja tu mam się ten, no... Nie, to jest naprawdę takie trochę... Wrednę... troszeczkę... Wiecie co? Spróbuję się jakoś do tego dorwać, zobaczymy się za chwilę. Hej, 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 Liska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout 7.5. Resurrection. Nie Resolution, jak coś mi się popieprzyło. Ostatnio, tak przez kilka razy pod rząd mówiłem Resolution. A to jest Resurrection, to jest wskrzeszenie. Nie wiem, skąd mi się to w ogóle wzięło. Z drugiej strony, czas, o który kiedy to nagrywałem, to było... delikatnie rzecz ujmując, dość grubo po północy, więc no, jest jak jest. Było jak było właściwie. Teraz jest już następny dzień, jak nagrywam to, ponieważ to, co widzieliście przed chwilą, się w końcu wkurzyłem, bo coś jest najwyraźniej zbugowane. Nie idzie wcale się do tego save'u, który więcej jest tutaj. Wcale dostać. Próbowałem, no cuda nie widzę robiłem. No ni hu hu. Nie udało mi się. W końcu się wkurzyłem. Postanowiłem poza nagrywaniem połazić wokół tego miasta mniej więcej i zdobyć trochę kasy, żeby zapłacić temu strażnikowi. No jak nie da się inaczej, no to no nie poradzę na to. Musiałem kasę zebrać, więc zebrałem. Przy okazji wbiłem chyba dwa poziomy. Chyba dwa albo trzy. I mam, wziąłem sobie chomika, aby więcej mieć miejsca. Widzicie, teraz mam udźwig 225, a nie 175 funtów. Podniosłem sobie ręczną broń palną do 101, broń białą do 106. Wiecie, jednak ta amunicja trochę kosztuje, niemniej jednak przydałoby się jakąś mieć broń, jakby całą taką niezużywającą amunicji, bo jeszcze nie wiadomo co i jak będziemy mieć czekać dalej. Nauki ścisłe to na razie pozostawiłem na swoim miejscu, retorykę też mam na razie zostawioną. Pierwszy raz trochę ją podniosłem, ale potem wczytywałem grę, bo zginąłem. Właśnie, bo zarabiałem kasę jadąc w karawanie dodatkowo, bo jak ten to trafiałem głównie na te, na gekony, więc no cóż, one kasy nie mają, no niestety. No każdy kogoś by zażarły, kto miał kasę. Chyba, że tak. Ale no, wiecie, o co biega. Teraz mam ile kasy? O, 3200. Takie trzy pistolety udało mi się zdobyć, bo ciężka była walka. Mam tą torbę lekarską zakichaną w końcu. Zobaczmy, trzy steampaki powinny być jeszcze. Są? Są. Dwa...
wygrzewy są. Okej. Okay. Czy wszystko dymiało, że tam iść? Ale teraz zróbmy to zadanie może w końcu. Jeszcze na wszelki wypadek zrobię zapis. 91 nawet. Trochę zeszło, nie? 091. Siema Marian. A gdybym wziął to? I oby było warto, bo coś nie wiem, się zbugowało, próbowałem jakkolwiek zrobić ten cholerny kod, szyfr do tego sejfu. I był tam taki malutki, pamiętacie, też go nie szło otworzyć, próbowałem tego gościa wyciągnąć, wyciągnąłem go z tego pokoiku, bo zapłaciłem kucharce, żeby jakoś go zajęła, a ja po prostu zwaliłem jej gary, taki łomot narobiło, że aż goście przylazł. On ty nie zwracał uwagi, jak wiecie, chodziłem sobie potem, to chodziłem sobie, to mnie olewał. Jak tam wchodziłem do niego, to była inna bajka, nie? Właśnie spróbowałem go wtedy określić, on nie miał żadnego zapisku przy sobie. Wszystkich sprawdzałem po kolei, nawet strażników. I nic. Właśnie, czytajmy sobie. Chociaż chyba tego nie sprawdzałem. Nie. Trzy kapsle gościmy. A to złodziej, no. Już wydał wszystko. Wszystko wydał. Ten snipe trochę korci. Sześć samorodków. A właśnie, kupiłem sobie tą od razu. Bo nie miał jak gościu wydać. No jest trochę lepiej, zobaczcie. 0,0, a teraz mam 20 i 10% mniej więcej. Także no, to teraz możemy zaszaleć. Dobrze, chodźmy do tej Lili, czy jak Lulu, Mimi, jakkolwiek ona się nazywała, do tej gulki. Dziwi to brzmi. Tak, po zastanowieniu się. No nic, mniejsza. Tutaj będą gdzieś, prawda? Tak, tutaj. No tego się nie spodziewałem. Chyba bardziej bym się spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, jeżeli mam być szczery. Jak klenny wygląda, nie? Ten model Mimi. A, jednak. Thank you.
No dobra, pomożemy im, bo czemu nie? Prawda? No ma, czyli tam by musiał też dostać jakoś. A żeby tam się dostać, to bym musiał się przebić przez szpony śmierci. Tak. Myślałem, że coś się dowiem od niego na ten temat też. Wiecie, spojrzenie z innej strony mniej więcej, coś w tym stylu. Podbiegnijmy teraz do tej szczurzej dziury i spróbujmy. 1000 punktów doświadczenia, ładnie. Nie to, a to. Kasiorka. 1600, tak. No nie wiem, może 200 kapsli to było? Coś ten deseń? O! Fajnie, dobra. Zauważyłem, że pod środkowym klawiszem myszy, pod kółkiem, mogę przełączać się między pierwszym a drugim slotem na broń. Fajnie. Nie powiem, że nie. Ale tu zrobimy save, bo zauważyłem, że gdy wczytuję save kilka razy, to potrafi coś mu odbić. 0,90... 90, nie 80. 93. Wiecie, tak musiałem wczytywać jak walnięty raz i po prostu wywaliło mi błąd, że nie może odczytać jakiejś tam szczur tylko, spoko. Nie może odczytać jakiegoś tam klastra pamięci czy coś i wywalało mi grę. Gin szczurku. No chodźcie. No co? Okej. Okay. Nie to nie. Łaski bez. Sam się wami zajmę. Ty szczurku. Dostaniesz za oklep. Gin szczurze. Gin ziemniaku. Nie dzisiaj. Nie mogłem się powstrzymać. Przypomniał mi się ASD mówi. Która jest część? Która? Nie wiem. Któraś z dziewięciu. Tego jestem pewien. Ale jestem zabójcą szczurów. Żaden szczur nie przeżyje tego, co mi zrobił. Napadł na mnie. A teraz za to zapłaci. Gin, szczurze. No właśnie. Nie masz nie dzisiaj. Dzisiaj zginiecie. Kici szczurku. Szkoda, nie ma butem takiego. Plask. O, coś takiego. Tylko, że butem go. Dobra. Leczmy się. Wiecie, to jest zawsze i wszędzie dobry pomysł. Wierzcie mi. Musicie mi wierzyć w to. Że to jest zawsze dobry pomysł. Nie ma innej opcji. 094. Szczury, a my do szczurzej nory idziemy, nie? Dziury, nory. Rat hole. Hole. To dziura była bardziej. Na co teraz? A w sumie czemu nie? Chodźcie. Tylko wolałbym w dzień, no wiecie, łatwiej trafić. Takiego skubańca. Podrżałem mu gardło chyba. Tym ciosem. A zauważyłem, że ona fajnie teraz też co jakiś czas mówi, że kundel, bierz go. Gin, poczwaro. 1 HP? Serio? Tak, ja go do jutra nie zatukę. Wiecie, co jest ludziska najsmutniejsza z tego wszystkiego?
Ja jeszcze nie wziąłem się za renderowanie filmików. Matko boska. To jest 6 filmik. A ja nadal nic. Jeb po oczach. Trochę daleko, więc no muszę się zadowolić teraz z tym. Nie lepiej go za nim. Jak kot z pęcherzem. Jak kocha, to wróci. Masz łeb. Albo nie. Czy go zagryzie? Czy go nie zagryzie? Roman! Bez takich. Zwiewa, ten cholerny Roman. No i już nie zwiewa, dobra. Bo jakbym biegł za nim z nożem, to wiecie, jakby się skończyło. Okej. Okay. A w ten sposób, wiecie, walcząc nożykiem, to ja zaoszczędzam trochę amunicji. A jednak wolę mieć tej amunicji więcej i wykorzystać ją, gdy będzie potrzebna, niż... O, widzicie? Bierz kundel, bierz. Fajne te interakcje między tymi bohaterami. Właśnie tutaj bardziej pies i ten, nie? Ale... pięknie weszło. No i miał prawa inaczej wejść, bo w końcu miał tylko 1 HP. A ty kochasz mnie? Tak, no za bardzo. Jak na moje gusta. Nie, pchnięcie. Celowane. Oczy. Macie dziabne w oczy, zobaczysz, tak. A mnie. Masz. Cóż. To było ciekawe. Płoczak go! A ciebie wkrótce. Nie trafiłem. Masz szczęście. Bo by zabolało. Zabolało by to, stary. Ciekawe, gdzie się mogę... no, dowiedzieć, jak to jest anielki ten. To już weszło ładnie. No faktycznie, to jest cierpienie nie do zniesienia. No i właśnie, tak to się kończy. Gdzie mogę się dowiedzieć, czy w ogóle mogę? Inaczej. Zdobyć umiejętność na oprawianie kokonów ze skóry. Skórowanie kokonów. Wiecie, trochę kasy by było, nie? Spotykamy od cholery tutaj. W dwójce tak nie było, że... Oczywiście spotykało się je jak najbardziej. 95. Ale... no bądźmy szczerzy, nie w takiej ilości jak tutaj. Chociaż wy tak dobrze nie wiedzieliście, ale jednak. Tam kilka spotkaliście. O, następne kokony, widzicie? Od cholery ich tutaj. Halo, halo, Marian. Pchnę cię prosto w kuku. Niech to jest? Myślałem, że może za drugim razem. Ale szczęście mi nie dopisało. A to powiem, będę tak, nie? Ona lepiej się posługuje tym nożykiem coś. Po oczach go! Tylko trzeba trafić jeszcze. Tylko to kolejne oko. Małe one nie są, ale no... coś nie mogę trafić. Wiecie, jaki byłby wstyd? Gdyby był taki potworek, że oko to by było niemal połowa jego ciała i nie mogłoby to trafić. To byłby wstyd. Piła w taki sposób to lepiej na mnie wychodzi. Aniżeli atakując, celując, przynajmniej na razie. To nie był najlepszy pomysł, po prostu podchodząc pod niego na koniec punktów akcji. No i tak cię dziabnę. Ty jaszczurko, przerośnięta. Napuchy bel.
Zagryzam cię. Ty bez takich, nie ma udawania. Jak poza zasięgiem? Płoczę go! No i tyle ten temacie. A teraz się wleczmy. Standardowo. Mamy 135 punktów doświadczenia. Ciekawe ile teraz na tego poziomu. Tak swoją drogą. Oj. O, akurat się wyczyliśmy. Zobaczmy co za poziom. 18-21, no to jeszcze trochę. Pam. No jeszcze kawałek tej szczurzej dziury, tak. Jeszcze kawałek jest. A, znalazłem jedną to. Zapomniałem. I tam cię niosę. Dupa. Nie udało się. No niestety, nie zawsze wychodzi. Poczak go! Poczak! Ale to jest taki soczysty, to jest tak soczysty dźwięk. Taki blask. Piękne po prostu. Standardowo po oczach ich. Tego brakuje mi właśnie w tych nowych Falloutach. Tych trójwymiarowych. Może nie tak, nie tak trójwymiarowych, no. O, w tych, powiedzmy, pierwszoosobowych, tak, o. W ten sposób to ujmę. Tego mi zdecydowanie brakuje. No wiecie, zobaczcie. W falotach tych pierwszoosobowych mamy tak. Przykładowo jeden takiego, to mamy łeb. No tłów, faktycznie. Tam, no właśnie, też łapa, prawa, lewa, noga. To jest, ale nie ma ani oczów, ani pachwiny. No szkoda, no jednak przecież możemy wycelować, no czemu nie? Prawda? O właśnie, po oczach go i tyle. Piękne to jest. Świniostrze krytycznie obrywa w oczy, tracąc 5 punktów wytrzymałości. Stworzenie wezwał wielki szczurołap w niebiosach. Aż sprawdzę. Chyba braminu tu nie ma, ale... Może coś znajdę? Albo nie. Chociaż? Tak, tym, które można było otwierać, tylko że tu nic nie ma. I to jest minus, ludzie. To jest minus ten pewien. I to jest smutne. Bardzo smutne. Jak tylko się znajdę na tym polu, to za chwilę wam coś pokażę. Dobra, mogę pokazać. Wysypisko tutaj znalazłem. Nic już szczególnego, nawet z gościem za bardzo. Tam jest jeden gostek i ma chyba jakieś 8 psów. I zasadniczo tylko z gościem pogadać idzie tyle, że kiedyś to było z umowiską, on sobie podobnie przemeblowanie i teraz jest tu ładnie, o. Wiecie, z samochodu zrobił jako takie te, ściany i tak dalej. Się pytałem go o jakiś, nie wiem, bandytów i tym podobne, ale nikt go tam nie napada, praktycznie go nikt nie odwiedza, co najwyżej zwierzęta jakieś dzikie raz na roski rok, o. I tyle. Bardzo nudne. Bardzo zdziwiony byłem. Chciałbym iść do południowej części, tak? Tak, do południowej. Do doktorka. Wiecie, w ostateczności jakby trudno wyciągnąć ten pistolet. Magnum. No może nie Magnum, ale ten, Desert Itch. O, w ten sposób powiem. 0,96, prosimy. Steampack, wygrzew, nawet torba lekarska. No dobra, nie zawracam ci gitary już. Marudo jedna ty. Zrobimy mu zaraz na jasne chatę. Jej, zrobimy na jasne chatę. Że jego kumpla najlepszego zatupła. 0,97. 7, nie 6. Teraz dobrze.
obciążenie, spoko. Przyniesie mi od razu? Nie, muszę z nim pogadać. No bo jest strzelby. Me gusta. Przecież tylko strzelba by się przydała. Właśnie, co tu masz dla mnie? Dobra, niech to szlak. Czemu przestać się jedną jak gorącym ziemniakiem? Dobra, zobaczmy co. Dobra, zróbmy to w sumie, czemu nie? Trochę kapsli nam się przyda. Inwentarz, tak. Trochę amunicji. Okej. Okay. Jakby co, to będzie potrzebne faktycznie. Tamten pistolet ma lepszego kopa. Rzućmy tutaj okiem. Coś czuję, że to będzie ciekawie. 0,98. Tak jest. No zobaczmy to. Czytajmy. Wiecie, warto jednak zrobić taki zapis przed taką rozmową, prawda? Dobra, koleś, tą stówkę dorzucę. Walić to, nie chcę się bawić ze wszystkimi. Tak się z nimi pobawimy. A wolę mieć, wiecie, trochę ludzi za plecami, niż nic nie mieć za plecami. Właśnie, porozmawiam z nią, bo ja jej dałem włócznie, zapomniałem o tym całkowicie. Lepsza broń. Nie, nóż bojowy nadal. Obciążenie, broń biała. No dobra. Skoro nie działa tutaj zero. Już o tym mówiłem w dwójce zapewne, ale za pomocą zera sobie mogę ten... Mogłem w dwójce wyjść praktycznie w każdym momencie z dialogu. Czasami było... Jak ja to zrobiłem? Przydatne. Ciekawie dostajemy. Jeżeli jest stówka, to kiedy na zero wyjdę chociaż. Ta. A my sobie do pistoletu, dobra, do strzelby.
Właśnie. No to jedziemy z tym koksem. No dobra. Gdzie ja jestem? Ja tu jestem. To Buzun, tak. Czyli ja. Hello! Komu, komu, bo idę do domu. Wycelujemy prosto w gały, ale nie trafimy, bo nie mogę zdemować nic jeszcze. A szkoda. Wygrzewu, ciekawe. Wygrzew. Au! No to faktycznie, jak tam z pięści walnie, to jest trochę mocniej. No, strzeleba, powiedzmy sobie szczerze, trochę zrobi. Ale tutaj się trochę wzbogacę też, prawda? Nie trafiła coś. Jep. Tam będzie musiał się przeładować zapewne. On ma... Tak, 0-0 amunicji. Strzelba po prostu, dobra. Ten Marian ma 28. Po oczach. Serio? Idźmy w kolejne, dobra, nożem walczymy. Dziabak. Steampaki, aż dwa. On długo nie pociągnie. Jestem tego nie pewien. No tak, to się postarał stary. Tym młotkiem. Kurna, leczy się, leczy. Ale mu pocisnął. Au. Ja też poczułem. W sumie chyba bardziej niż bym chciał. Oj, chyba mu pociśnie teraz. A, tylko z nogi. Chyba to musiał się przełączyć. Poczekaj. Czy ja nie mogę w końcu trafić? Ja się pytam. Dziabąg. I zginę pewnie teraz. Taki dość głupi bardzo sposób. Prawda? Czy ja mam rację? No, takim trochę ujowym miejscu. Jeśli mam być szczery. Au. I prawdopodobnie tego nie przeżyję. Chyba, że... Chyba, że... I oto jest pytanie. A jak sobie zjem tego, czy mi to wyleczy? Tak, wyleczy mnie. Bardzo dobrze. Więc zjem kilka owoców. A mięso, jeśli zjem? To do niczego nie prowadzi i to jest szkoda. To owoc. Ale leczy mnie, więc to się liczy. No za jeden... Cztery, no to już lepiej. Dobrze. Załadowany? Załadowany. 5. W sam raz. Nie no, zwykły pisać. No z... Nie, dobra. Nie, to jak mieć pecha. No w końcu jednego mniej. Tylko, że ja coś nie mogę trafić. To jest wredne. Jak zginę, to będę bardzo szczęśliwy. Oj, tak. Zdecydowanie. Temu Marianowi, który ma... 12. Dara, poszedł go. No serio, jak? Taka szansa na trafienie, a ja trafiłem tego. Celuję w podłogę, w ziemię, nie kurde gdzieś tam, przydać z siebie.
kurde. No tak. Dawaj mi to. Muszę to spieniężyć później. Młotek też wezmę. Czyszczą wszystkich. Miałeś coś? Nie miałeś nic. Ty? Nie. Ty? Nie. A ty? Jeśli trafiłem? Też nie. Moment, to było dwóch przecież. Jeden. I drugi, no dobra. Jeszcze ta babka. Okej. Wiesz co? A, muszę... Szkoda, że muszę tu wchodzić. Takie trochę przedłużanie to jest. Młot. Chociaż ja chyba swojego zatrzymam. Chyba tak. Spróbuję sobie z młotem pobawić się trochę. Zobaczmy, jak młot wali mocno. 4-10. Aha. Minimalne są większe, ale... Maksymalne są mniejsze. I pewnie będzie 4 zużywał, zapewne. Jestem tego niemal pewien. Tak, 4. Aha, teraz muszę tam biec. Dobra, to wyś tam się bawcie. Nie żeby coś. No tam ich jest trochę. To był chyba ten goście, co? Ta, łysy, to będzie ten. Mhm. Ma strzelbę, czyli wiadomo, kto jest kim. I... To było dziwne, ścięcie jakieś przy takiej grze. Serio? Ile to masz? Połowę jeszcze, dobra. Ja to sobie biegnę. Nie przejmujcie się mną, naprawdę. Ja tego próbuję dobiec. Wiecie, jak zginie któryś z tych, to tam mnie tam, wiecie, nie robi. Gorzej jakby ten wykitował. No i znowu? Serio? Co ty gro? Ci mają lepsze pancerze, nie? Mają skórzane. A ci mają tylko skórzane kurtki. To musiał zaboleć. Ale podobno do tej mojej. Ty, panienko, co to robisz? Nadal. Aha. Ilu? 4, 5, 6, 7. No trochę ich tu jest. Biegnę... Czekajcie za mną. Nie wiem, czy nie wziąć tych szybkich nóg. Czy szybkiego kroku, czy jakoś... Nie. Szybkie nogi. Chyba tak. Chyba tak to się nazywało. To i myślę, że można by było to wziąć. Przydatna dość rzecz czasami, w szczególności. Są tego dwa poziomy, ale dobrze pamiętam, albo trzy, ale chyba dwa. Ja tylko raz to brałem, jak kiedyś grałem. No dobra, panienki. 8, zostaje mi jeden punkcik. To zaraz postrzelam. Ona idzie czy nie idzie? Nie idzie, co ona się opierdziela? Co? Ale mi przy... Czemu mi? Nie no, dzięki. Człowiek biegł taki kawał drogi tylko po to, żeby zginąć. Jesteście B, wiecie? Spełzuję, zobaczymy się, jak będę mieć w tym samym momencie. Okej, Liska, chyba jesteśmy mniej w tym samym momencie.
Więc tak. Tak i po oczach. O, i pięknie. Zabić na 4, ładnie. Teraz tymi jego mościami. Trochę tutaj to zaje... Powiedz, że zginiesz, nie? To będzie szczęśliwe. Nie, no po prostu, no nie. Nie chcę, żeby ktoś ginął, bo widać ma jakieś imię, więc może w taki czy inny sposób być przydatny potem, nie? Nie wiem, może jako gość, który może ze mną chodzić, czy cokolwiek, nie? Więc dobra. To młot. To może tym. W głowę. Tak. Muszę jeszcze trafić. Niech sobie gościa zginął. Za mało. Wiem, wrenny jestem i tyle, ale jednak chciałbym, żeby gość się wziął i... Sery za 8 w głowę. Dziwne, nie przypomnę sobie w dwójce, żeby takie śmieszne były. No, 46, to już tak. To jest, rozumiem. Zostanę w tym miejscu. No serio, czytałem, musiał tego postrzelić. No po prostu... Lepiej być nie mogło, co? Ja teraz zginie. Ten się wyleczy nad dwoma steambekami. Fajnie. Czy on się teleportował właśnie? Czy mi się zdawało? Byle zapis zrobić, to jest ważne. 107. Ile to ma życia? No tak, mało trochę. Raczej powiedziałbym. Raz, dwa, trzy. Giniesz dziś w ty. Jaka ładna rymowanka, proszę państwa. O, steampunk, dobra, przeżyjesz to. Ale czy ty musisz we mnie trafiać? To muszę dobić. France. To już ja się powinien przeżyć, tak mi się wydaje. Tak raczej. I strzał w głowę. Dobrze. Czy ja się sięgnę? Jesteś w zasięgu? Niekoniecznie, co? A chyba zginiesz. No, pięknie. Biorę. 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 Sprawdzę tych, wiecie, na wszelki wypadek. Nie, tu nikogo już nie widzę. Więc chyba wszyscy będą. Ja posprawdzam tak na wszelki wypadek, wiecie. Czy nic nie ominąłem? Chociaż tego mogę? Nie. Hej, Desert Each, rozładujmy go. Ten pistolet też. I tego też. I tego. Ile mam steampaków? Nie no, panie. Nie pogadasz, pan. Zamknięte. Kluczyk będzie potrzebny. Ale po sprawdzaniu najpierw to. Pusto. Tutaj. Wytrychu. Klucz albo wytrychu. A czy udałoby się to tym otworzyć? Aha.
Wytrychy, dobra. Trzeba gdzieś wytrychy kupić gdzieś. O, od razu lepiej. Tu trochę pusto. Jeszcze tylko to. Lecimy tam to otworzyć. Tak, bo to musimy kończyć właściwie ten odcinek. Bo z tamtą częścią to trochę będzie w sam raz. Otwórzmy tylko to. Dobra, bliska. Tu kończymy, to już będzie w sam raz. Tam to było bodajże 18 minut. Więc tak. To będzie w sam raz, bliska. Będę się z wami już właściwie żegnał, więc... Wiecie, tak jak zwykle. Na razie.